Naszemu wojsku należy się sprzęt, który jest polski przede wszystkim. A robiono wszystko, żeby polskiego sprzętu nie było, wycinano. I teraz wszyscy płaczą nad dozanym mlekiem, że mamy trzy typy czołgów, a mamy inne wyjście. Wyciąć programy. Najlepiej byłoby wyciąć programy, obrócić wszystko w niwecz i czekać, aż Rosjanie przyjdą i powiedzą do nas, że w sumie to wróciliśmy do was. Nie tędy droga. To nie jest droga do suwerennej i do niepodległej Polski. I uważam, że gry polityczne są dla polityków, wojskowi w nie, może inaczej, wojskowi nie powinien być instrumentem w tej grze, bo nasze bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym. Obojętnie, kto będzie rządził w tym państwie. Przepraszam za emocje. Rozumiem pana generała i emocje, które towarzyszą pana wypowiedzi.